imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W poniedziałkowy poranek 5 grudnia mroźnie, ale bardzo serdecznie pozdrawiam z zaśnieżonych Suwałk. I dziś, drodzy, pragnę przywitać Was również Bożym Słowem. A uczynię to najpierw z psalmu 143, 10 wersetem, później zaś słowami świętego Pawła z listu do Galacjan z 5 rozdziału 22 i 23 werset. Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo. Naucz mnie czynić wolę swoją, bo Ty jesteś moim Bogiem. Niech dobry duch Twój prowadzi mnie po równej ziemi. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Jako słowo komentarza, książeczka z Biblią na co dzień podaje nam słowa zaczerpnięte z pieśni 107 ze śpiewnika ewangelickiego autorstwa Elisabeth Krusiger. Daj nam wzrastać w miłości, w poznaniu łaski Twej, byśmy Ci w wytrwałości służyli w wierze swej. Daj doznać Twej słodyczy i serca sobie życzyć, by wiecznie z Tobą żyć. Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie, rozpoczynamy, już wczoraj rozpoczęliśmy w niedzielę nowy tydzień, tydzień adwentowy, kiedy to pragniemy zastanawiać się nad naszą wiarą, w jaki sposób jest ona nastawiona na oczekiwanie, na przyjście ponowne Pana Jezusa. W tym przeżywaniu Adwentu przecież nie tylko chodzi o to, by siedzieć i myśleć, ale także może zacząć w życiu na powrót działać. Może chodzi o to, by ożyć, by zobaczyć dotyk Boga w swoim życiu, rozpoznać Jego dary, którymi tak hojnie nas obdarza. I może właśnie te słowa apostoła Pawła dzisiaj zmotywują nas do tego, by poszukać sobie tych darów od Boga i używając je w naszej codzienności, w ten sposób wyrazić Mu dziękczynienie. Niech więc w tym czasie Adwentu, który będziemy przeżywać, nie zabraknie miłości, którą będziemy dzielić się z drugim człowiekiem, ale i tej, którą otrzymamy od innych. Niech nie zabraknie radości, którą będziemy mogli zanieść w ten świat, w którym tak wiele jest bólu, wciąż i łez. Więc niech też i pokój, który będzie z nas wypływał, przenosi się na innych ludzi i da im poczucie bliskości, jaką tworzymy wspólnie, tworząc jeden Kościół. Niech nie zabraknie więc w nas również i cierpliwości, drodzy, do tego, byśmy potrafili sobie wzajemnie wybaczać błędy, potknięcia, ale także tej cierpliwości, którą potrzebujemy mieć w naszej pracy, w naszej nauce i w naszej służbie. Niech nie zabraknie w nas uprzejmości, dobroci i wierności, po to, byśmy mogli te relacje, jakie budujemy z drugim człowiekiem, sprawiać, by były coraz silniejsze i trwałe, by było w nas zaufanie. I na końcu, o czym pisze apostoł Paweł, łagodność i wstrzemięźliwość. By życie nie było tylko ciągłą imprezą czy biegiem do przodu, ale także tą posiadało ten pierwiastek tego, kiedy potrafimy zatrzymać się i wsłuchać się w Boży głos. Niech więc dobry Bóg hojnie dziś nas obdarza tym wszystkim, co uzna, że dla nas będzie właściwe. Nie da nam radość przeżywania tego dnia i pobłogosławi go każdą chwilę, każde spotkanie i każdy nasz czyn, to wszystko, do czego przyłożymy dzisiaj swoje ręce. Zostańcie z Bogiem, wszystkiego co najlepsze.